One Man Show. Słuchajcie, cześć, witam serdecznie. Co ty mi tutaj? Po portfel sięgałeś. Co chciałem powiedzieć szczerze, tak samo jak na Wigilię, jest jeden wolny talerzyk, że każdy, kto się zgłosi, może usiąść z nami przy stole. To tak samo my dzisiaj mamy taki wolny talerzyk dla was, jak wam jest smutno, jak wam jest przykro, jak wam jest źle, jak wam jest niedobrze. Koszmarnie, jak jest okropnie, to pamiętajcie, my jesteśmy z wami, zwłaszcza gdy kochacie piłkę nożną. Ja na przykład zapytałem Karola, w jaki sposób on pracuje dla Weszło, a on mówi, że było takie ogłoszenie w internecie, że szukają kogoś, kto kocha futbol. No więc tak mówiąc szczerze, właśnie on kocha futbol, prawda? No, prawda. A i tak samo ja kocham futbol i bez tego futbolu sobie nie wyobrażam życia. I nawet mam takie przypomnienie, jak byłem młody i miałem swoją pierwszą dziewczynę. Tak się składa, że akurat była to moja nauczycielka i ja zawsze robiłem rzeczy niezwykłe. I był mecz, już śnieg padał i był mecz Legia Poznań Szczecin i ona powiedziała, że nie, no jaki, to nie można iść święta na mecz, nie? A ja wziąłem, poszedłem i Legia wygrała 4-2. Więc po czym kupiła dwóch najlepszych zawodników w Pogoni, co dzisiejsza Legia w ogóle nie ma nawet w planie. Także przypomina mi to też bardzo fajny tekst. Uważam, najlepiej o piłce nożnej pisze Nick Hornby, taki brytyjski pisarz i opisuje, powiedzmy, że Nick Hornby opisuje coś, jak jest Karolem, młodym chłopakiem. I ten Karol już się boi, że coś takiego. Młodym chłopakiem, no i ma jakąś tam dziewczynę, którą tam regularnie posuwa i ona go zaprasza na urodziny. A on myśli w głowie i mówi, akurat tego dnia wypada mecz Arsenalu z kimś tam, bo Hornby jest kibicem Arsenalu, nawet współwłaścicielem. I ten, akurat wypada mecz i tak dalej, to i opisuje to tak. Powiedziałem jej, że nie ma szans. Na co usłyszałem, że jestem wstrętną larwą. Poszedłem na mecz, że jestem wstrętną larwą i podejmę decyzję, jaką chcę. No więc podjąłem decyzję. Poszedłem na mecz i zobaczyłem najpiękniejszego gola Paula Davisa, jaki w życiu widziałem. Pamiętajcie, czasami bądźcie wstrętnymi larwami, pójdźcie na mecz i zobaczcie gola, jakiego w życiu nie widzieliście. Ostatnio na przykład do moich znajomych na Facebooku się zgłosił, dużo się zgłasza ludzi, ja nie przyjąłem ze 100 tysięcy, bo chciałbym o takim człowieku, o znajomym coś wiedzieć. Władysław Dąbrowski. I wyobraźcie sobie, niby nic, Władysław Dąbrowski, a on kiedyś strzelił najpiękniejszą bramkę na Legii, jaką ja w życiu widziałem, mianowicie Zagłębie Sosnowiec Legia. Zagłębie Sosnowiec, wiadomo było, że klub Gierka i trzeba uratować, żeby nie spadli z ligi, bo to pierwszy sekretarz i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, przyjeżdża do Warszawy i ta Legia gra, Legia, która grała średnio i wrzutka z boku, no dzisiaj by nikt takiej wrzutki nie zrobił, ponieważ żaden z obrońców nie jest w stanie dośrodkować, to jest taka prawda. Chyba, że on jest naszy jakiegoś, który umie dośrodkować, ale Broś. Nie sądzę, Broś, tak, umie dośrodkować, tak, poważnie, ostatni raz z Celticiem. No i ten, dośrodkowanie z boku, no i ten Władek przyjmuje na klatę i słuchajcie, to było w czasach jeszcze przed Klausem Fischerem. Przed Messim, przed wszystkimi wirtuozami. Władek przyjmuje to na klatę i wali nożycami w okno. Nikt nie wiedział, co to są nożyce. Nożyce kojarzyły się bardziej z Brazylią, no z czymś takim w ogóle egzotycznym, to jest mało powiedziane, to prawie cyrkowym. I ten Władek tak, pach! I nożyce, pach! I piłka, pach! No więc ja ładniejszej bramki na Legii nie widziałem nigdy. Słuchajcie, ponieważ są święta i trzeba zacząć działać tak normalnie. A, słuchajcie, pudełko zapałek, niby nic.
pierwszej kradzieży w życiu, jakiej dokonałem, mianowicie okradłem pracownię chemiczną w szkole podstawowej numer 98, ulica Grudera w Warszawie. Mianowicie dowiedziałem się, że fosfor biały zapala się w temperaturze powietrza. No to oczywiście ukradłem cały zapas fosforu białego i rzucony na wycieraczkę do sąsiada eksplodował. Ale fosfor czerwony zapala się błyskawicznie. No i ja sobie wyobraźcie, ten fosfor czerwony ukradłem i potem smarowałem różne rzeczy, nie? I wyobraźcie takie kapitalne bajery, że zakładasz buty, a tu masz fosfor czerwony i tak po tego pocierasz, pali się. No po prostu tego, no zobacz, fosfor czerwony, no. Patrz, zobaczcie, zobaczcie jakie to śmieszne, związki chemiczne, zapalę, nie? No dawaj, no. Zapali się? Bo, tylko ty? A tylko dla ciebie? Słuchajcie, niech te gwiazdki wam zaświecą, bo nieprzypadkowo, teraz jeszcze kawę, bo moje się nie chce zapalić. O! Nieprzypadkowo, słuchajcie, najlepszych piłkarzy świata nazywa się gwiazdami, nie? Albo gwiazdkami, czyli powiedzmy gwiazdkami. Czyli na przykład gwiazdą jest Kapustka, a gwiazdą jest Neymar, tak? Czy Suarez. Więc ja mam nadzieję, że te wszystkie te zabłysną te gwiazdki i będą, pamiętajcie, ostatni będą pierwszymi. Mateusz, a teraz co mogę powiedzieć? Pamiętaj, mamy jeszcze co chciałem powiedzieć, żeby być optymistą, bo jedziemy na Euro. Kiedyś mistrzami Europy byli Duńczycy i kibice śpiewali taką fajną piosenkę. Ja zaintonuję. Pamiętam tylko, że pierwsze słowo jest always. Always looks on the bright side of life. Prawda? Udało się. Słuchajcie, pamiętajcie, always looks on the bright side of life, czyli zawsze patrzcie na jaśniejszą stronę księżyca i to niekoniecznie chodzi o Imperium kontratakuje, czy coś, tylko czy o Leoberhackera, tylko o każde podejście w życiu. Ja Karlowi powiedziałem, sukces odniesie wtedy, kiedy wydając się sobie, że jest zadowolony, wystawi sobie, czy nakieruje następny cel. I tego wam wszystkim życzę, żeby jeszcze następny cel, tak? Czyli powiedzmy, jak macie widzę Miss Polonia, to żeby ta następna była Miss i żeby szybko uciekała, bo Miss w tym czasie Wenezueli się już tam do drzwi dobija, nie? No są takie przypadki. No pan Paweł mógłby wam więcej opowiedzieć, ale to w nowym roku. Natomiast, ponieważ są święta, to chciałbym tak ładnie zakończyć. Cicha noc, piękna noc. Czyli przychodzą takie święta, że nawet pan Paweł musi się wyciszyć na te parę dni. Ale ja wam życzę nie prezentów pod choinką, bo nawet tak jak patrzę po swoich, to jak zwykle nikomu niczego niepotrzebne, tylko wydane pieniądze. To życzę wam, żeby jednak, tak jak z każdym narodzeniem, żeby to była po prostu nadzieja, żeby było coś fajnego i żeby przynajmniej mieć nadzieję. Czyli tak jak zaczął Michał Żyro, I hope. Tak? Jak to well. Why could you repeat, please? Hello friends, I hope you are well. Oh, I hope are well. No więc hello friends, I hope are well. Michał Żyro zresztą tak kapitalnie, bo jako na ostatnią literę alfabetu idealnie nam się na koniec roku pasuje, tak? Czyli jak będę chciał powiedzieć coś głupiego, to będę mówił difference, I hope, I are well, you are well, you are well, you are well. No więc ja mam nadzieję, że you jesteście well, you jesteście ok. No, musiałbym to chyba napisać Leśnodowski, ale jakby kocham, że pożałował te 30 tysięcy dla mnie, a Legia w tym czasie udało jej się spaść z pierwszego miejsca na trzecie. Masakra, masakra. Pozdrawiaju, towarzysz Stanisław.